Tworzenie zespołu jest sztuką. Istotą twórczości jest wybór, a więc odrzucanie tego, co nie zostało wybrane. Istotą twórczości jest nieustanne poprawianie tego, co nie zostało zrobione dobrze za pierwszym razem. I ten obraz rzeźbiarza, takiego, który tym dłutem odrzuca kolejne kawałki drewna, jest takim trochę przykładem tego zwalniania. Ten element, który w tej finalnej rzeźbie przeszkadza, powinien odpaść. Jest to oczywisty proces tego tworzenia. Taka refleksja ogólniejsza na temat zwalniania ludzi. Każdy ma prawo do takiego kształtowania struktury swojej własnej firmy, TSA, Sylwek SA, tak jak chce. Jesteśmy wolnymi ludźmi, każdy ma prawo to robić. Może zatrudniać, nie zatrudniać i zwalniać tych, z którymi chciałby lub nie chciałby współpracować. Nadajmy bez cienia wahania każdemu pracownikowi prawo do tego, by zwolnił swojego szefa. W ogóle jest powszechne społeczne zrozumienie, poparcie, że ktoś odchodzi z firmy. To w ogóle nikt tego nie krytykuje. To oznacza de facto, że pracownik zwolnił swojego szefa. Jego inicjatywa. Zdaje mi się jednak nie dawać takiemu samemu prawa temu szefowi. Czujemy intuicyjnie, że szef jest mocniejszy i jeśli zostanie zwolniony przez swojego pracownika, to on sobie poradzi, bo to jest tylko jeden z jego wielu ludzi. Nad zwolnionym pracownikiem jednak odruchowo niemalże wszyscy zawsze ślitują. Każdego dnia, każdy z nas, bez najmniejszych skrupułów, a może raczej bez głębszej refleksji, stawia pod znakiem zapytania być albo nie być, albo nawet wprost wyrzuca na bruk dziesiątki, a może nawet setki tysięcy ludzi. Nie interesuje nas to, czy mają rodziny na utrzymaniu, kredyty do spłacenia, jakiekolwiek szanse na znalezienie nowego miejsca pracy. A czynimy to podejmując jedną bardzo prostą decyzję. Nie kupuję. Jeśli klienci, szefowie wszystkich szefów nie kupują produktów danej firmy, wszyscy pracownicy z tej firmy, z jej szefem włącznie, wylatują na bruk. Zatrudniaj wolno. Zawsze zatrudniaj wolno. Siebie i innych. Siebie w sensie, zanim jakąś firmę wybierzesz, dla której chcesz pracować, jak i innych, zanim ich włączysz do siebie. Z mojego księcia tak stajesz się odpowiedzialny za to, co swoiłeś. To jakieś pierwsze takie bardziej filozoficzne hasło. Im dłużej przyglądasz się temu, kogo chcesz zatrudnić, tym trafniejszego, a przynajmniej bardziej świadomego wyboru po prostu dokonasz. Dlatego warto wolno oswajać się z kimś, bo lepiej poznajemy. Zanim zatrudnię, to chcę naprawdę dobrze poznać. Twoja firma nie powinna być też zbyt łatwą twierdzą do zdobycia. Zatrudniaj wolno, ale zwalniaj szybko. Ale uwaga, tylko wtedy, gdy łamane są elementarne zasady fair play. Błędy niekoniecznie muszą być przyczyną szybkiego zwalniania. Żadnych niespodzianek i jak najmniej upokorzeń. Zwolnienie nigdy nie powinno być dla pracownika zaskoczeniem. Powinno być raczej ostateczną kropką nad i w opowieści, którą zna już od dawna. Nie próbuj też ułatwiać sobie zadania, stawiając go w gorszym świetle niż należy. Weź całą odpowiedzialność za tę decyzję na siebie. Jemu zaś pozwól odejść z zachowaniem godności, która mu się jako człowiekowi należy. Zanim zwolnisz pracownika, rozważ, czy nie możesz przenieść pracownika na inne stanowisko. Bo może tak, że masz świetną gwiazdę, masz naprawdę genialnego bramkarza, ale postawiłeś go jako napastnika. Jesteś stale niezadowolony i on wie o tym, że jesteś niezadowolony. Ale pomyśl, czy to nie jest twój błąd jako selekcjonera. Jeżeli decyzja o zwolnieniu miała być podyktowana wyłącznie słabą kondycją firmy, a ty nie chciałbyś się rozstawać z pracownikiem, spróbuj albo przeczekać trudny okres, ponosząc z tego po prostu osobiste koszty, albo poszukać innego rozwiązania, które zmniejszy twoje koszty, a jednocześnie zatrzyma pracownika w twoim zespole, na przykład pracę na mniejszy etat albo za mniejsze wynagrodzenie. Obiecaj zrekompensować jego straty za ten czas, gdy już firma wyjdzie na prostą. Przed decyzją o zwolnieniu zabezpiecz stabilność organizacji i realizowanych projektów. Nie pal mostów, możesz ich jeszcze potrzebować. Pamiętaj, że każdy pracownik, który odchodzi, nie przestaje być przedstawicielem twojej firmy. Przez kolejne 5, 10, 20 lat może dalej o niej mówić, źle lub dobrze. To, za co i w jakim stylu zwalniasz pracownika, nie pozostaje bez echa i wpływa na morale i poczucie bezpieczeństwa pozostałych członków twojego zespołu. I to, co już gdzieś tam wcześniej powiedziałem, co zrobisz z pracownikiem, gdy w wyniku jego zaangażowania w stałe udoskonalanie procesów w twojej firmie czy zespole zlikwidowane zostanie jego stanowisko pracy. Z jednej strony mobilizujesz pracowników, zachęcasz, żeby oni tu udoskonalali, usprawniali wszystko, oni to zrobili, nagle nie ma, okej, co z nim zrobisz? Jako motywację do ciągłego kaizen udoskonalenia wszystkiego zawsze i wszędzie mają członkowie zespołu, jeśli widzą, że restrukturyzacje w firmie prowadzą do zwolnień. Zwalnianie pracownika. Wybierz dobry moment. Prawdopodobnie najlepszym będzie koniec dnia pracy, gdy już mało kto będzie jeszcze w biurze. Zrób to bez świadków, pamiętając, że dla twojego pracownika będzie to moment jeszcze bardziej trudny niż dla ciebie. Jeżeli sprawę rozegrałeś wcześniej tak, jak należy, całość uzasadnienia twoich decyzji o jego zwolnieniu powinna być mu znana już od dawna.
tak, że on, nie muszę jakby tłumaczyć, informuję, że podjąłem decyzję o zwolnieniu. Jeżeli informowałeś go na bieżąco, co jest nie tak, z czym firma ma problemy, albo co w jego postawie lub zachowaniu martwi cię, nie podoba ci się, powinien doskonale już rozumieć uzasadnienie twojej decyzji wcześniej. Zrób to konkretnie, życzliwie i szybko, przekazując swoją decyzję wraz z krótkim uzasadnieniem oraz podziękowaniem za wszystko, co dobrego zrobił dla twojej organizacji, bo zrobił bezdyskusyjnie. Rzetelnie, krótko, życzliwie, naprawdę dziękuję ci za wszystko, co zrobiłeś. I nie próbuję teraz, czy ty naprawdę wierzysz mi, że ci dziękuję? Nie, żadnych takich. Po prostu dziękuję ci, należy ci się to. Tak nazwę dżentelmeńska, twarda, dość zimna rozmowa, bo ona nie będzie tutaj emocjonalnie fajna. Jeżeli pracownik będzie próbował cię przekonywać do zmiany zdania, okaż zrozumienie dla jego punktu widzenia i przekaż, że podjąłeś już decyzję. Powtarzaj tę formułę za każdym razem, gdy pracownik będzie próbował przekonać cię inną argumentacją. Zdarta płyta. Podjąłem już decyzję. Podjąłem już decyzję. Jeżeli wyczujesz, że pracownik mimo wszystko nie bardzo rozumie, dlaczego go zwalniasz, przekaż, że przyślesz mu całe uzasadnienie mailem. I dlaczego tak? Bo to właśnie chcemy skrócić tę sytuację. Trzy błędy podczas zwalniania ludzi. Pierwsze, zwolnienie zbyt szybkie. Decyzja może być podjęta szybko, ale nie powinna być impulsywnie podjęta. Pod wpływem takich, wiecie, już mi tak wkurzy i od razu nie będzie źle z tej firmy. To nie tak. Masz prawo podjąć decyzję natychmiast, ale lepiej zrobisz, jeśli z jej zakomunikowaniem zaczekasz na stosowny moment. Drugi błąd, brak wystarczającej otwartości. W efekcie pracownik nie spodziewa się zwolnienia, czyli wcześniej nie wystarczająco jasno mu się przekazywało, że to nie jest okej. I on jest totalnie zaskoczony. Zaskakując pracownika decyzją zwolnienia go, czynisz go negatywnym ambasadorem twojej firmy, być może na długie lata. Bo tak, jeżeli czuło się, że współpraca nie była dobrze, to on i tak o tobie źle mówił. I tak na swojego szefa narzekał, że nie jest okej. Tak by tym złym ambasadorem był, ale moment zwolnienia przez te twoje rzetelne, trochę zimne, ale bardzo takie dżentelmeńskie, z ogromnym szacunkiem dla niego i krótkim naprawdę dziękuję za wszystko, co zrobiłeś, to jest ten moment, w którym jakby on trochę odbudowuje myślenie o mnie, no ale przynajmniej świetnie mnie zwolnił. Zwalniał mnie jak profesjonalista. Trzeci błąd, zbyt długie zwlekanie z ostateczną decyzją prowadzi do tak zwanego efektu skazańca przed egzekucją. On od dawna czuje, że jest zwolniony. Wszyscy wiedzą, że jest zwolniony, ale szef nie ma odwagi pociągnąć ze spust.